European Cycle Report, witam serdecznie. Na nowo rozgorzała dyskusja wokół tzw. euroobligacji. Według dziennika Die Welt Niemcy planuje wraz z 5 innymi europejskimi krajami wprowadzenie tzw. obligacji elity. Tłem nowej debaty na temat obligacji elity są, jak podaje gazeta, raporty, według których siła Funduszu Ratunkowego i IFSF wypadnie na mniej niż spodziewały się kraje euro. Ponadto ostrożność prywatnych inwestorów coraz bardziej obciąża i utrudnia plany ratowania euro. Dziennik Die Welt, powołując się na słowa unijnych dyplomatów, podał, że 6 krajów ze strefy euro o największej zdolności kredytowej, czyli Niemcy, Francja, Finlandia, Holandia, Luksemburg i Austria, planują emisję wspólnych obligacji. Obligacje te miałyby służyć nie tylko sfinansowaniu własnych długów tych krajów, lecz także umożliwieniu pomocy dla krajów pogrążonych w kryzysie. Emisja obligacji elity nie dotyczyłaby więc wszystkich 17 krajów strefy euro. Kraje pogrążone w kryzysie oraz te o obniżonej zdolności kredytowej zostałyby w tej emisji pominięte. Stąd też określenie obligacji elity. Niemieckie Ministerstwo Finansów zdementowało jednakowe informacje. W walce z kryzysem zadłużenia rząd federalny dąży do zmiany umów unijnych oraz zbudowania społecznego zaufania. Państwa strefy euro muszą, jak podało ministerstwo, pilnować, by nie przekraczać limitu zadłużenia oraz przedkładać projekty swych budżetów w Brukseli. Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker również nie jest zwolennikiem wspólnych obligacji wspomnianych 6 krajów. Jego zdaniem nie jest dobrym pomysłem wprowadzenie podziałów do unii walutowej i dzielenie strefy euro na 2 części. Albo dojdzie do porozumienia wszystkich 27 krajów członkowskich, albo trzeba będzie wypracować wspólne rozwiązania w gronie 17 krajów strefy euro. Agencja ratingowa Moody's wzmocniła tymczasem presję na państwa strefy euro. Kryzys zadłużenia zagraża zdolności kredytowej wszystkich krajów europejskich, ostrzega w swym raporcie agencja ratingowa. Według niej negatywne wydarzenie na większą skalę w strefie euro mogłoby mieć katastrofalne skutki dla światowej gospodarki. Zeszły poniedziałek, 9 miesięcy po obaleniu prezydenta Mubaraka w Egipcie, ogłoszono pierwsze wolne wybory. Dla około 50 milionów Egipcjan wybory są ważnym krokiem na drodze ku demokratycznym rządom. Głosowanie odbędzie się w kilku etapach i będzie trwało do stycznia 2012 roku. W poniedziałek doszło do prawdziwego natarcia na urny wyborcze. Według pierwszych szacunków frekwencja wyborcza wyniosła w granicach 70%, czyli była 2 razy większa niż podczas ostatnich wyborów. Mniejszość zebrana na placu Tahrir demonstrowała, jak już przed kilkoma dniami, przeciwko władzom wojskowym. Powodem ponownych demonstracji było żądanie szybkiego przekazania władzy cywilnemu rządowi. Demonstranci nie ufają wojsku, które podczas protestów przeciwko reżimowi Mubaraka brutalnie rozprawiło się z protestującymi. Obawiają się, że w trakcie wyborów wojskowi otrzymują legitymalizację dla swojej władzy w kraju. Rada wojskowa złożona z wysokiej rangi generałów po upadku Mubaraka objęła w Egipcie stery rządów. Generałowie zapowiedzieli, że ustąpią dopiero w czerwcu przyszłego roku, gdy zostanie wybrany nowy prezydent Egiptu. W pierwszej turze wyborów parlamentarnych prowadzą 2 partie islamistyczne. Po opublikowanych w czwartek nieoficjalnych wynikach głosowania ponad 40% głosów zdobyła partia braci muzułmanów Wolność i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu znajduje się radykalna partia islamistyczna Partia Światła, która w niektórych prowincjach zdobyła ponad 30% głosów. Sojusz Egipski, złożony z partii lewicowych i liberalnych, w większości okręgów wyborczych znalazł się na 3. miejscu. Przywódca braci muzułmanów Mohamed Badia oświadczył: siłą cywilizacji islamu jest to, że jest ona cywilizacją związaną z Bogiem. W społeczeństwie islamu nikt nie będzie musiał cierpieć głodu. Wszyscy będą mogli żyć w pokoju i bezpieczeństwie. Wygląda na to, że przyszły kierunek polityki najludniejszego kraju arabskiego został tym samym wytyczony. Pierwszy parlament Egiptu po 30 latach dyktatury będzie prawdopodobnie zdominowany przez islamistów. Po 3 turach wyborów parlamentarnych od 9 stycznia do 11 marca odbędą się wybory do Senatu, a w czerwcu wybory prezydenckie. To był raport zeszłego tygodnia. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.